Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, spotkał się wczoraj w Reszelskim Ratuszu z przedstawicielami władz samorządowych, dyrektorami szkół oraz przedstawicielem Rady Rodziców. Rozmawiano o reformie oświatowej. Wcześniej wojewoda wraz z kuratorem oświaty spotkał się z przedstawicielami gmin powiatu kętrzyńskiego. Na spotkaniu w starostwie powiatowym w Kętrzynie debatowano o stanie wdrożenia reformy na Warmii i Mazurach, a także o kolejnych etapach planowanych zmian. Celem spotkania jest omówienie, wysłuchanie także Państwa informacji, Państwa także ewentualnych problemów i wątpliwości związanych z reformą edukacji. Ja ukrywam, że robię już taki powtórny objazd województwa, jeśli chodzi o tę reformę. Pierwszy był zaraz jeszcze w ubiegłym roku, zanim tak naprawdę reforma weszła w życie, czy została uchwalona, po to, żeby wysłuchać opinii poszczególnych samorządów, poszczególnych społeczności lokalnych. W gminie Reszel uchwała została podjęta i tutaj akurat powiem na sesji Rady Miejskiej jednogłośnie została już pozytywnie zaopiniowana przez warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, czyli teraz na sesji 23 marca już przyjmiemy tą uchwałę taka jaka myśl, która tutaj określi sieć szkół, jaka będzie od 1 września 2017 roku. I u nas to wyglądać będzie w taki sposób, że obecne gimnazjum, od klasy gimnazjum numer 1 imienia Adama Mickiewicza zostają włączone do szkoły podstawowej numer 3 w Reszlu i za tym również cała kadra pedagogiczna, obsługa również staną się pracownikami szkoły podstawowej numer 3 w Reszlu. Myślę, że nadal ta współpraca będzie tak dobrze wyglądała i ze strony szkół i miasta. Tylko życzyć dalej takich sukcesów, bo to jest jednak duży sukces. A dla nas jest to spokój, można powiedzieć, bo nie jesteśmy tak sfrustrowani, jak niektórzy rodzice. Ostatnio słyszałam na Podlasiu też z rodziny, że szkoła jest zlikwidowana. Dzieci miały bardzo dobrą szkołę, a teraz się martwią rodzice, bo będą musiały być dowożone. No, u nas tego problemu nie ma i myślę, że to jest bardzo duży sukces naszego miasta. Samorządy terytorialne przygotowują projekty sieci szkół. Dostosowują je do nowego ustroju szkolnego. Doskonałym przykładem jest Państwa gmina, o czym właśnie przed chwilą powiedział Pan Burmistrz. I z ogromną radością i satysfakcją mogliśmy usłyszeć to, w jaki sposób wdrożenie reformy, dostosowanie sieci do nowego ustroju szkolnego przebiegło w Państwa gminie. Jesteście Państwo jedną z pierwszych gmin, która przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie dostosowania sieci szkół, bowiem wpłynęła do nas, do kuratorium 15 lutego i 22 lutego uzyskała już pozytywną opinię warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. Serdecznie Państwu za to dziękuję i gratuluję tak dobrego przeprowadzenia sieciowania w Waszej gminie.